Cześć, 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 dzień dobry. Witam was na kanale Family Graj i witam was w kolejnym symulatorze ciężarówek, a mianowicie w Euro Truck Simulator 2. To co teraz widzicie, to jest piękna panorama Szczecina. Zaczynamy grę w nowej firmie, na nowym profilu. Firma nazywa się Family Graj YouTube. Założyliśmy nową firmę. Startujemy ze wszystkim od zera, podobnie jak w ATS-ie, znaczy podobnie, praktycznie tak samo. I będziemy mieli teraz pierwsze takie zlecenie startowe, jeszcze nie mogliśmy sobie wybrać, to losowo daje nam. Miasto startowe, garaż startowy, naszą siedzibę tego głównego garażu, garażu matki, wybraliśmy sobie Szczecin, dlatego że ja mieszkam obecnie w zachodniopomorskim od 8 czy 9 już lat. Nie w Szczecinie, ale w zachodniopomorskim. A jedyne co miałem do wyboru tutaj na mapce w podstawce od SCS Software, no to był Szczecin. Także nie przedłużając, Enter. W końcu masz okazję sprawdzić się w wymarzonej pracy w prowadzeniu ciężarówki. Twoja firma przewozowa jest gotowa do akcji, ale niestety nie masz pieniędzy na zakup ciężarówki. Na razie musisz pracować dla innych firm jako najemny kierowca. Twoim zadaniem jest bezpieczne dostarczenie ładunku o nazwie Prefabrykowane Schody do doku firmy Trade Aux w mieście Rostock. Twój pracodawca zapewnił ci pojazd i pokryje wszystkie koszty. Nie zawieź go i dojedź na czas. Witaj w grze Euro Truck Simulator 2. Enter. Dobra. Escape wychodzi z tego. Zarobek za to będziemy mieli 2830 euro. Teraz tak, wyłączmy lustra te dodatkowe, ja tego nie lubię. Tu wyłączmy i jeszcze tylko na szybko przejrzyjmy sobie opcje, moi drodzy. Szczególnie klawisze, przyciski. Przyspieszenie, hamulec, to nie. Uruchom, zgaś silnik, włącz zapłon, dobra, jest ustawiony. Dalej. Ostatnio w ATS-ie miałem taką przypadłość, że jak brałem strzałkę w prawo na padzie, to włączało mi i długie, i wycieraczki, co się akurat nie podobało. Przednie światła długie, K, kierunkowy pad prawo. No jak najbardziej. A minęliśmy już tu wycieraczki? Nie. Patrzcie, jest wycieraczki. Tu ja bym wyłączył. Nie, Enter. Czemu ja Enter tu wcisnąłem? Okej, nic. Wycieraczki będą tylko pod P. Tempomat, tak. I jeszcze tylko sobie szybki zapis musimy znaleźć, żebym miał go pod klawiszem, pod przyciskiem back na padzie. Kontrola myszy w doradztwie drogowym. Dalej. Następna wewnętrzna, przybliż kamerę z wnętrza. Spojrzenie w lewo, nie. Naprzód, powód, inne, włącz, szybki zapis Q, kontroler, powrót. I teraz mi powiedzcie, czy gdzieś jeszcze był kontroler, powrót, żeby mi się właśnie gdzieś nie zdublowało, tak jak w przypadku tych jest kontroler, powrót, widzicie tutaj. Tu nie chcemy tego. Okej, i tak nam pasuje. I jedziemy z tymi prefabrykowanymi schodami. Jazda. Cyk, światełka. A ręczny był nie zaciągnięty. Tak wygląda nasz zestawik. Nasz wolwiaczek. Jest chyba ruchoma podłoga, ta naczepa. Dobra, jedziemy. To nie jest chyba daleki dystans. 191 km, no to jeżeli chodzi o Eurotrucka, to jest to no, rzut beretem 191 km. Troszkę mam za głośno w słuchawce, sobie ściszę. Ale się złamałem. Się tak zastanawiałem, nie mogłem się zdecydować, co dzisiaj dla was nagrać. Bo mam chwilę wieczorem jeszcze, zanim pójdę spać. I zastanawiałem się między farmingiem a ATS-em. No i przez to, że nie mogłem zdecydować, wybrałem Eurotrucka. Stwierdziłem, że w końcu może
przyszedł ten czas, żeby zrobić pierwszy materiał z ETS-a, bo ja uwielbiam ETS-a. Mam godzin dużo więcej przegranych w ETS-ie niż w ATS-ie. Ale powiem wam, że im więcej tych DLC-ków powstaje, tym ja bardziej się zakochuję w ATS-ie. Często tęsknię za tym, żeby sobie w nim pojeździć. I nawet ostatnio już nie miałem siły na nagrywanie, jakiś taki niewyspany byłem, nie ten. I kurczę, mówię, abym się przejechał taką rundkę w ATS-ie bez nagrywania, ale mi szkoda było. Mam ten swój profil, ale mówię, kurczę, jak już gram w tego ATS-a, to chciałbym zrobić materiał dla was. I sobie odpuściłem, także... Także no nie pograłem i teraz też nie gram w ATS-a, tylko w ETS-a, ale przynajmniej zaspokoję głód, ten głód jazdy ciężarówką. Coś się stało. Pat już chyba też się wysuszył troszkę, machnąłem sobie ręką, spadłem w dłoni i się wyłączył. Taki cwaniaczek, widzicie. Tu możecie sobie przez te piękne, piękne przez okno te piękne widoki popodziwiać Szczecina i okolic. Dobra, gnamy do przodu, gnamy. Co możemy sobie tu na komputerze ustawić? Możemy sobie ustawić uderzenie w barierę energochłonną. Czemu nie? Czemu nie? Nie nasza ciężarówka. No, do takiego się podejścia nie nasze, to nie muszę szanować, no. Nie, moi drodzy. Czy to moje, czy nie moje, należy szanować. Zawsze to jest czyjeś, a nawet jeżeli nie jest to jednej konkretnej osoby, to jest to nasze wspólne i powinniśmy wszyscy o to razem dbać. No i słuchajcie, no, cyk myk, jesteśmy już na granicy, przekraczamy granicę z Niemcami. Także guten tag, halo, halo. W mieście, w którym mieszkam obecnie, bardzo często ten język słychać, mimo że mieszkam w Polsce. Podejrzewam, że kto kumaty, to może się połapać mniej więcej chociaż gdzie mieszkam, no bo to nie jest jedyne miasto, w którym jest tylu turystów z Niemiec, ale jest ich bardzo dużo. Jakby nie patrzeć, to dzięki nim cały region tutaj żyje poza sezonem, bo w sezonie możemy liczyć na rodaków, na turystów tutaj naszych rodowitych. Ale poza sezonem już Polacy tak chętnie nie przyjeżdżają nad morze, nad polskie morze, tak jak latem, no oczywiste to jest. A starzy Niemcy, jawohl, herzlich willkommen, przyjeżdżają, zostawiają eurosy i dobrze. Bardziej, że jak większość z was doskonale wie, zdaje sobie z tego sprawę, przez ostatnie wydarzenia w ciągu ostatnich lat związanych z pandemią, to turystyka dostała bardzo mocno po zadzie i zanim to się odbuduje i wróci do stanu, znaczy tak, strat poniesionych przez pandemię już się nie odrobi, ale samo w ogóle, sam powrót do tego czasu sprzed pandemii, żeby to wszystko hulało i bujało się tak jak w normalnych czasach, no to jeszcze myślę, że dużo, dużo czasu, pracy i nerwów przed nami. Tym bardziej, że tu widać, znaczy widać, no, czerpiąc informacje z telewizji, czy nawet z internetu, z znanych portali jakichś informacyjnych. No skądś te informacje musimy czerpać. Sami musimy sobie weryfikować, na ile to jest rzetelne, a na ile to jest straszenie i podkręcanie paniki. To już jest... To już zależy od nas, jak my to sobie tam zweryfikujemy. Natomiast no nie wygląda na to, żeby to było w odwrocie. Aczkolwiek mam nadzieję, że się mylę. I że to wszystko jakoś się unormuje. Mam naprawdę ogromną nadzieję i tego wszystkim nam życzę. Dobra, ale nie będziemy tu smęcić, bo o tym jak jest, to wszyscy dobrze wiedzą. Wszyscy dobrze wiemy. Wróćmy może do Eurotracka. Tutaj te tereny, po których ja teraz będę początkowo jeździł, to one będą biedne, jeżeli chodzi o otoczenie. Bo to są, no to jest podstawka,
To jest chyba pierwsze DLC. Generalnie, właśnie pokażę wam. Jeżeli chodzi o DLC mapowe, no to mam na tą chwilę, jeżeli idzie o ETS-a, wszystkie. Bo możecie sobie zobaczyć miasta. Zaraz przełączę jeszcze na zlecenia, to zobaczycie państwami. Widzicie, że mapa jest goła, niejeżdżona, nic. Chwilę przed nagraniem sobie przygotowałem profil. Także, o, tu mamy Iberię, której jeszcze, no powiem wam, że nawet na tym moim profilu, na którym sobie grałem już od lat poza YouTube'em, Iberii zobaczyłem do tej pory tylko kawałek. Gdzieś tutaj środkiem się przejechałem w okolicach Madrytu, później zahaczyłem o Portugalię i tyle. Piękne to jest, dobra. I teraz jeszcze wam pokażę na mapie zleceń, tu mamy Polskę. Jest Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Włochy, Luksemburg, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Portugalia. Także wszystko, co wyszło do tej pory, jest. Co mnie bardzo cieszy. Co mnie bardzo cieszy, bo daje mi to, zresztą nawet jak byłoby tych dróg mniej, to i tak byłaby frajda, nawet jak już drogi były przejechane, to co mi szkodzi przejechać je raz jeszcze. Ale cieszę się, bo może mi to w pewien sposób ułatwić nagrywanie dla was, bo może będziecie mieli konkretne życzenie, co byście chcieli zobaczyć, jakie miasto, może jakąś trasę, skąd dokąd pojechać. Także no, niewątpliwie ułatwi mi to zadanie to, że mam wszystkie DLC-ki mapowe. Ponadto, dzięki temu, że mam te DLC-ki mapowe, jestem w stanie sobie pobrać promoca. Tylko, ja już się od dłuższego czasu czaję na tego promoca. Jedyne, co mnie jeszcze powstrzymuje przed pobraniem promoca i sprawdzeniem tego, to to, że ETS-ik się cały czas aktualizuje. Cały czas się rozwija, dochodzą nowe treści, a z każdą aktualizacją trzeba czekać na aktualizację. Czekajcie, bo to nie jest tak jak w ATS-ie, jeszcze się wywalę. Z każdą aktualizacją gry od SCS-u, z wersji tutaj ETS-a, musimy też aktualizować promoca. A to już... znaczy, no, nie jest skomplikowane, natomiast w pewnym sensie uciążliwe. Tym bardziej, że często jest tak, że wychodzi aktualizacja w ETS-ie, do ETS-a, zanim wyjdzie zaktualizowany promoc i sobie go pobierzemy, i często gdzieś mija z tydzień, dwa, nawet czasem nie, i już mamy kolejną aktualizację ETS-a, bo ETS strasznie przyspieszył. Ja nie mam go od, co prawda, od początku, jak tylko wyszedł na rynek. Gdzieś tam wcześniej, w dzieciństwie, pogrywałem sobie w ciężarówki, ale jakoś nawet nie zwracałem, powiem wam szczerze, uwagi na tytuły, w co to ja grałem. Już teraz nie pamiętam, na pewno jeździłem amerykańskimi ciężarówkami. Bodajże miałem możliwość w Eurotracka jedyneczkę sobie pograć troszkę, ale to nie u siebie, tylko ja miałem wtedy komputer, padło i grałem zawsze gdzieś po kolegach w takie bardziej wymagające na tamte czasy tytuły, a to było na tamten okres wymagające, pod tamte konfiguracje sprzętowe. No, w każdym razie, jak już nabyłem sobie tego ETS-a, to od momentu, jak ja go już zakupiłem, to powiem wam, że przez ten czas się tutaj tyle wydarzyło, tyle zmieniło, a im dalej ten postęp, im dalej postęp postępuje, no, im dalej te zmiany postępują, to wszystko się rozwija, tym te zmiany, aktualizacje są częstsze, większe, jest tego więcej. Także no, z jednej strony fajnie, znaczy z jednej strony, no tak jak ja na przykład gram przeważnie bez modyfikacji, dlatego że właśnie nie chce mi się gdzieś tam później tego aktualizować. Nie wiem, jak już by wyszła taka ostateczna, finalna wersja ETS-a, to może wtedy, ale znowu jak wyjdzie finalna wersja ETS-a, to już taki chyba smuteczek powstanie, że już nam nic więcej tu nie dodadzą, a tak zawsze człowiek siedzi i zastanawia się, co będzie kolejnego. No teraz czekamy na ten Heart of Russia,
Tam już widziałem nawet ktoś gdzieś w plikach grzebał i podawał miasta, jakie będą w tym nowym dodatku. Także jest tego sporo. Czekam też. Tym bardziej, że ja powiem wam szczerze, że mi się ten dodatek z tym, to jest ten bałtycki szlak, to się chyba nazywało w przetłumaczeniu na polski. To powiem wam, że mi się bardzo podobał. Mi klimacik taki robił tamten, te DLC. Te ich cerkwie, jak się jeździ, te różne kościółki, te domki, te szare czasem takie właśnie, nie wiem, domy wielorodzinne, czy co to jest, no tak mi się to, kurczę, podoba. Taki mi to bardzo, bardzo mi przypomina wiele miejsc właśnie tutaj u nas w kraju. I super mi się jeździ właśnie po Rosji. Co tam jeszcze? Ja lubię jeździć tu i każdą, wszystkimi ciężarówkami. Lubię, nie robi mi większej różnicy, czy jadę Renówką, czy Scanią, czy Wolwiakiem. Każdą po prostu jakoś tam trzeba sobie pod siebie ustawić, ułożyć i wyczuć. I każdą da się przyjemniej, fajnie jeździć. Natomiast jeżeli chodzi właśnie, znaczy jeżeli, i to samo się tyczy właśnie dodatków mapowych, że nie robi mi większej różnicy, czy ja pojadę sobie do Czech, czy ja przyjadę tak jak teraz do Rostocku, czy ja będę jechał, nie wiem, do Hiszpanii albo Rosji. No są miejsca, gdzie jest mile jeździć, bo jest czym nacieszyć oko, ale ja czerpię tu przyjemność generalnie z jazdy. Wiem, że dla wielu osób może to jest nienormalne. No chłopie, czerpiesz przyjemność z jazdy, wsiądź sobie w samochód i pojeździ. No okej, można, ale samochód pali. Pala realnie benzynkę. To jest koszt. Także dla takiego swobodnego, takiej swobodnej jazdy po nie wiem, dla mojego widzimisię, jak mogę sobie wsiąść, pośmigać ciężarówką wirtualnie, no to wolę sobie usiąść w ciepełku w domku, w ciężaróweczce wirtualnej, pojeździć i tam jedynie co, to zapłacę za prąd, który zużyję do podczas używania komputera. Ale jak spowoduję sobie tu wypadek, to nic się nie stanie. To jest tylko gra. Czekajcie, gdzie trzeba się poprawić. Wyciągnę do przodu. Sobie zerknę, która to godzina. No, spokojnie, zrobimy jeszcze jedną traskę. Zaraz sobie wybierzemy coś. Odstawmy to. Te schody. Kurczę, nawet powiem wam, całkiem zgrabnie mi to idzie z kabiny tutaj dzisiaj. Tak myślę. Dobra, zaciągamy ręczny. Gasimy silnik, wysiadamy. Patrzcie, nawet ładnie zaparkowałem. Podoba mi się. No, może nie idealnie, ale nie najgorzej. Okej, rozprzęgamy. I mamy pierwszą traskę, taką startową, randomową, wykonaną. Prefabrykowane schody dostarczono z Szczecin do Rostock. Przejechany dystans 191 km, czas 2 godziny 58 minut, zużyte paliwo 94,5 litra, wynagrodzenie podstawowe 191 km, 2830 euro, 191 doświadczenia plus 40 doświadczenia bonusowego za manewry z przyczepą. Kontynuujemy. O, ich wbiliśmy poziom, pierwszy nowicjusz, ekstra. Wolny jak ptak. O, widzicie tu mały element farminga na lewo. Maluciki ze słomy. A, jest nasz garaż, jest nasza firma. Oto centrala twojej firmy. To podstawowy garaż, może to niezbyt wiele, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Pamiętajcie, że najlepsze, największe biznesy swój początek miały w garażu. Niestety nie masz jeszcze czego tu zaparkować, więc nie widać żadnych ciężarówek. Ale jakieś kontenery, coś tam stoi.
Po zarobieniu wystarczającej ilości pieniędzy i zakupieniu ciężarówki będziesz mieć możliwość swobodnego poruszania się po świecie i prowadzenia firmy na własną rękę. Powodzenia. Okej. Okay. Przyjąłem, przepraszam. Wody się napić. Co tu nam się odsłoniło? Dodafa. Światła na osłonie przedniej. Mirage. Iveco. To samo. Mam troszkę więcej. Mirage też, ale jest jeszcze jakiś Mirage TGX. Euro 6. Aha, do różnych modeli, dobra. Mercedes to samo. Renault. Scania. Tu już mamy troszkę pewną różnicę chyba. No, znaczy chyba na pewno, no, światło na osłonie przedniej Mirage R 2009, Mirage R, nie, no to jest okej. Okay. To jest to samo oświetlenie, to same światła na osłonie przedniej, teoretycznie, chociaż to wygląda troszkę inaczej, ale tu są różne, nie, to jest Mirage R i to jest Mirage R, osłona przednia, światło na osłona przednia, to jest różne, a to jest do R 2009 i Volvo. To samo, do naczep nic nie dostaliśmy. Jeżeli chodzi o naczepy, to też mam te DLC Krona i Schwarzmüllera. I tam coś ostatnio było mówione nieoficjalnie, to się wysypał Wielton na swoim profilu, że trwają rozmowy z SCS-em, więc może niedługo Wieltonki się pojawią, byłoby sympatycznie. Okej, okay, mamy e-mail od dealer ciężarówek Wrocław. Nowiutka ciężarówka marki Volvo jest na sprzedaż. Drodzy Państwo, jesteśmy certyfikowanym sprzedawcą ciężarówek marki Volvo. Oferujemy szeroki wachlarz najróżniejszych konfiguracji. Jesteśmy w stanie dokonywać personalizacji wedle uznania klientów. Zachęcamy do odwiedzin naszego salonu w mieście Wrocław, a możliwe, że za drzwiami znajdą Państwo ciężarówkę, o której zawsze marzyli. Serdecznie pozdrawiamy Państwa dealer ciężarówek Volvo. Od razu zdolności sobie wbijemy. Słuchajcie, tu nie będę robił teraz długodystansowca, dlatego że na razie będziemy robili chyba krótsze odcinki i nie zależy mi aż tak już teraz natychmiast, żeby móc dalekie trasy robić, dlatego sobie weźmiemy ADR-y. Weźmiemy sobie szkolenie ADR, przewóz niebezpiecznych dóbr, wymaga świetnie wyszkolonych profesjonalistów, wykorzystaj swoje ciężko zdobyte doświadczenie, aby otrzymać następujące certyfikaty ADR, które pozwolą Ci znacząco zwiększyć swoje zarobki. Klasa pierwsza, materiały wybuchowe, takie jak dynamit, fajerwerki czy też amunicja. Okej, okay, zastosuj. I bierzemy rynek pracy, szybkie zlecenia, patrzymy co my tu mamy, w sumie to możemy jechać sobie skądkolwiek. Patrzcie, możemy wziąć mleko i czym byśmy tu jechali? Renault T-Sleeper, 380 koni. 279 to jest tam chyba moment obrotowy, tak? I 12 biegów, 12-biegowa skrzynia do Carfora. Tak, do Carfora z Euro Goodies. I zrobimy sobie tą trasę. To jest ile kilometrów? To jest 227 kilometrów. No dobra, jedziemy. I zrobimy sobie tą trasę i to będzie na tyle w tym odcinku, myślę. Także sobie pojedziemy. Jest poniedziałek, godzina 13 czasu gry i będziemy jechać z mleczkiem. Dobra, zapłon. Ok, palimy silniczek. Otworzymy sobie okna do jazdy po mieście. Jak to tam wygląda? Euro Goodies. Taką mamy cysternę na mleko. Ok, jedziemy. Światełka. Tu mamy wolne. Lecimy. Gdyby ktoś z Was zajrzał na kanał i ma jakąś sugestię, czy tak, sugestię, może zróbmy sobie tak, że dopóki nie... znaczy tak, ja myślałem, żeby w ogóle na początek kupić sobie pierwszą swoją ciężarówkę albo Renault Magnum albo Renault Premium ze względu na to, że są one jakie są, w sensie, że to są już dosyć
wiekowe ciężarówki, ale chciałbym sobie taką zrobić, jakby tak zaimitować, że tam kupujemy sobie używkę na początek. Jeszcze pewnie będziemy na to brali kredyt. Chyba że wy chcecie coś innego sobie zobaczyć, jaką moją pierwszą ciężarówkę. To możecie pisać w komentarzach do momentów, do odcinka, w którym się nie zdecyduję na zakup ciężarówki. A zapowiem to pewnie w odcinku. Znaczy, zakup ciężarówki zapowiem w odcinku poprzedzającym. Kolejny odcinek, w którym mam. Ale to zamieszałem. Odcinek przed tym, jak zamierzam. Kurde. W odcinku, w którym będę. Poinformuję was o odcinek, w którym. Pięknie się zakręciłem. Jeszcze raz. Nie będziemy tutaj robić cięcia. Będziecie mogli się pośmiać. Aż się zaczerwieniłem. Dobrze, że nie mam kamerki, bo się zaczęli. Tak tu ode mnie bije czerwienią z polików. Jeżeli już zdecyduję się na zakup ciężarówki, to poinformuję was o tym i w następnym odcinku po informacji, jeżeli będę zakupował tą ciężarówkę, to wtedy kupię sobie to, zapewne to Renault, jedno z tych dwóch, chyba że do tego czasu ktoś tam w komentarzach mi napisze, co by chciał zobaczyć. Jeżeli będzie tego więcej niż jeden, no to sobie porównam, po prostu na tą ciężarówkę, na którą będzie więcej głosów, że tak powiem, tą ciężarówkę wybiorę. Tak przynajmniej myślę. Chyba że wiadomo, musicie jeszcze wziąć poprawkę na to, że może mnie ograniczać poziom kierowcy, bo nie wszystko będę miał odblokowane już od razu. Także może się to nie udać, no ale zobaczymy, spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Pięknie, żem tutaj się kurczę zbłaźnił przed chwilą, no ale trudno. Może ktoś to sobie wytnie później do jakiegoś materiału, do czegoś i wszyscy będziecie mogli się pośmiać. Bardzo proszę, pozwalam jak najbardziej. Trzeba mieć dystans do siebie, mógłbym wziąć to, wyciąć, ale po co? Każdemu z nas, myślę, się czasem zdarzają takie zacinki, czy takie właśnie językowe potknięcia. Kręcimy tu na Poznań. Ciekawe, co to z tego mleka, co je wieziemy, zrobią. Śmietanki, masełka. Jakieś jogurty. A może po prostu rozleją kartony w butelki i będzie mleko. Także wiozę dla was mleko, będziecie mieli jutro rano do płatków, no śniadania. Świeżutkie. Obstawiam, że od krówek. Tu chyba, że paczek rośnie. To nawet ładne terenowe wewnątrz. Tu sobie możemy pobawić się troszkę komputerem. Trzymaj drogę, trzymaj trasę. Czekajcie. Chciałbym sobie przyspieszyć na tyle. Tylko ona się tak powoli zbiera. Miał chyba 350 koni, jak sprawdzałem z tego co pamiętam. Wam tam czytałem. Dobra, ustawimy sobie. I lecimy. Tu całkiem się wyłącza. Dobra, powiedzmy, że jedzie jakoś w miarę trzeźwo po tej drodze. Tu spalanie pokazuje. Ok. No dobra, niech zostanie sobie na tym ustawieniu. Tam ten komputer tak w tej chwili nie będę zwracał za bardzo uwagi. Pięknie. Ładnie wygląda, nawet ładne to malowanie dali. Podoba mi się. Fajnie, nie ma tych osłon bocznych tutaj, nie? Na baki od paliwa, a ładnie to wygląda. Ja tą pierwszą ciężarówkę jak kupię, to ja też jej nie będę jakoś mocno tuningował. Może sobie, chociaż teraz już jest tych bibelotków różnych do gabloty, tutaj do środka, no tych akcesoriów jest mnóstwo. Znaczy mnóstwo, jest już dużo od samego STS-u, oni tam pododawali.
Im więcej człowiek ma DLC-ków różnego rodzaju, tym więcej tych pierdółek dodano, także jest już czym wybierać. Do tego mam sporo z tego rynku Steam, czy jak to się zwie tam za eventy. Także nie wiem, czy jest potrzeba, żebym sobie teraz pobierał na Poznań prościutko, żebym sobie pobierał jakąś paczkę dodatkową właśnie z modyfikacją z tego typu elementami. Kiedyś miałem, raz założyłem sobie profil, na którym modowałem i do pierwszej aktualizacji, nie? Po pierwszej aktualizacji zaczęło się krzaczyć, już były problemy, już sobie gdzieś tam jechałem i mnie wywalało i mi się nie chciało szukać, która to modyfikacja tam gdzieś coś pierniczy i odinstalowałem, znaczy odinstalowałem, usunąłem, odinstalowałem mody i usunąłem cały ten profil i stwierdziłem, że gram czysto bez modów tutaj w ETS-a. Treść, jaką dają mi twórcy gry, dla mnie w tym momencie jest wystarczająca, nie muszę tego modować. Farming teoretycznie też ma dużo treści, ale jakoś tak od tej 19, gdzie ten modhub, no zakochałem się w tym modhubie między innymi. Wiem, że modhub to nie, że mody do farminga to nie tylko modhub, ale jest tego tam mnóstwo. Zobaczcie, ile zaraz będzie, już zaczynają dodawać. Czy już zaczynają dodawać? Już jest od groma tych modyfikacji, a jeszcze będą dochodzić. No i w farmingu tych modów, to da się grać bez modów na początku, ale to jest taka goła podstawka, no bo tutaj jednak mamy te DLC-ki w ETS-ie czy w ATS-ie i każde DLC coś tam wnosi ze sobą i później to jeszcze jest udoskonalane, ulepszane. I tutaj na przykład Giants w farmingu, oni też dodają do gry to, co tam na licencji sobie ogarnęli. Tu będzie fotoradar, to przyspieszmy. To, co na licencji, to sobie dodają do gry oficjalnie, a później wychodzą te lizardowe, tak zwane marka Lizard w modyfikacjach. To jest, z tego co wiem, też od Giantsa. To są maszyny, tam budynek, to modyfikacje giantowskie, tylko że pod marką Lizard, z tego względu, że nie mieli na to licencji. Nie wiem, przekonwertowali może z poprzednich wersji, może coś mieli zrobionego i stwierdzili, że dodadzą za darmo. Tak trochę naiwne z mojej strony, że uważam, że może stwierdzić, że dodadzą coś za darmo, czego jeszcze nie było. Pewnie by to, chociaż no nie na wszystko mogli dostać licencję, a mogli coś tam mieć już naskrobane. No nie wiem, jak to tam działa. Nie interesowałem się tym tak dogłębnie. Zobaczymy. O, tutaj zobaczcie, jaki Deutschfar. Prawdopodobnie Deutschfar. Tutaj sobie się krówki pasą, duże paczki, pięknie, Polska nasza, jedziemy do Poznania. Tutaj zboża, o tu też jakiś Deutschfar, kombajn, to jest chyba ten, ale nawet jak to nie ten, to bardzo podobny do tego, który dostajemy teraz startowo w farmingu. Także, o tam ciężaróweczki sobie jechały, policja śmignęła, także spoko. Fajnie, niby widzicie stara mapa, stare okolice, jedne z pierwszych. Aha, i tak można sobie na czymś oko zawiesić. Mi się to akurat podoba, że tu jadę, tu mam krówki, tu mam jakieś pola, tu traktorek. Mimo że to się gdzieś tam będzie pewnie powtarzać i może się zrobić monotonne w swej powtarzalności, to i tak mi się to podoba. Tu popareczkę przed chwilą mijaliśmy po prawej, no mnie takie rzeczy jarają. Tu jakaś budowa, sobie jeżdżę i zwracam uwagę na takie pierdółki. I czasem się tak odpłynę sobie myślami, ile to oni musieli poświęcić czasu i energii na wymodelowanie tego wszystkiego. Przecież to każdy, kurczę, każdy element tutaj to ktoś musiał zrobić. Wiadomo, że oni zostali za to wynagrodzeni, tak? Dostali swoje jakieś tam pensje. Gra zarobiła swoje pieniążki, zarabia do tej pory. No ale no, nikt nie tworzył tego charytatywnie. Za pracę się otrzymuje pieniądze, to jest normalne. I mimo że te tereny tutaj są stare, znaczy stare, no już mają swoje lata świetności za sobą, to i tak jest na czym to oko zawiesić. Tam widzicie jakieś, czy to miasteczko, czy wieś tak w oddali po prawej stronie. Tam o, coś jest. Też fajnie to wygląda. Zawijamy sobie tu.
Ładnie nam cysterna sobie zachodzi za ciężarówką. Idę, olo. I jedziemy. Tam helikopter leci sobie. To też, znaczy już jakiś czas jest, ale to dosyć późno dodali właśnie tego. To jest tak jakby special transport do ruchu AI. Także widzicie, cały czas jest jakiś postęp, cały czas jest coś udoskonalane, poprawiane. I fajnie mi się to podoba, no bo to już jest gra, która ma swoje lata, bo ona jest chyba z 2012, jak dobrze kojarzę, więc ma już swoje dziesięciolecie, będzie miała w tym roku, słuchajcie. O, może na dziesięciolecie coś fajnego będzie, może jakiś event urodzinowy. Fajnie by było, nie? Trzeba byłoby to poobserwować, kiedy to wyszło dokładnie, czy coś tam mają w planach. To chyba na Reddicie trzeba kopać, nie? Czy gdzie to tam, żeby to znaleźć najprędzej. Tego typu informacje. Albo miejsce, w którym można zadać tego typu pytanie. Licząc na jakąkolwiek odpowiedź. No i byłoby to coś, powiem wam, taki event urodzinowy ETS-a dziesięciolecie. Fajnie, fajnie. Jeszcze żeby za ten evencik były jakieś fajne rzeczy do przytulenia. No, super sprawa by była. I patrzcie, to jest gra, która ma już 10 lat. Grywalność bomba. I cały czas jest coś udoskonalane. Cały czas jest poprawiane. Cały czas ktoś przy tym siedzi, się tym zajmuje. To nie jest porzucone dziecko. Powstał projekt, dobra, wypompowaliśmy już pieniędzy, wystarczy nam, porzucamy to, nie? Bo sobie markę, jaką sobie wyrobili, chociaż on mają jeszcze możliwość tymi DLC-kami sobie dorobić mnóstwo, fajnie, fajnie rozwinąć firmę i zarobić, bo mogliby teoretycznie na marce, którą sobie wypracowali, zostawić już to w tej formie, jakiej jest. Znaczy ja nie mówię, że ja bym chciał, że tak zrobili, nie? Tylko, że są tacy ludzie, takie studia, które by mogły w ten sposób postąpić, że zostawiliby to wszystko już jak jest i zapowiedzieliby głośną zapowiedź, by zrobili nowego tytułu, symulatora ciężarówki na przykład, bazując na marce zrobionej sobie tym ETS-em, ATS-em, mogli wypuścić by znowu coś gołego, sprzedałoby się na pewno, bo ja podejrzewam, by coś takiego zrobili, to bym zakupił. To ten szlawan. Halo. Co tu się? Kurde. Wy to widzicie? Co, ja nie miałem tutaj ikonki, żeby przejechać? Nie, no wydawało mi się, że była. Dobra, taranujemy, no nic innego nie zrobimy. Sorry. No patrzcie, jest. Jest otwarty, ale światło się nie zmieniło na. Twój pracodawca zapłacił zero opłaty drogowej. Dobra, taranujemy dalej. No ja muszę stąd jakoś wyjechać, sorry. Sorry, także debiut mamy piękny w ETS-ie. Dobra, panie, ładuj sobie tych mandatów ile chcesz. Zaraz ci wyleję to mleko na radiowóz i zobaczymy. Będziesz taki sprytny. Czy ja tam nie mogłem? Pokażcie tą tablicę. Cash, gotówka tylko. Co tu się wydarzyło, słuchajcie? Pojęcia nie mam. Mam nadzieję, że tu mi otworzy i puści mnie, no bo kurczę, ej. Mam zielone gnaj, póki się... Bo tam zauważyliście, tam on się tak jakby ten szlaban otworzył, zamknął i znowu otworzył. Coś się nie ogarnęło. Coś to się... Ale fajne ten... Coś tam się, kurczę, dziwnego zadziało. Nie mam pojęcia co. I powiem wam, i mam tyle godzin przegrane w ETS-a. Tyle kilometrów nakręconych na tamtym profilu. I... O co chodzi? Pierwszy raz. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, ale mimo wszystko
Dalej będę zachwalał ten produkt. To jest właśnie jedna z niewielu gier, która pozwala mi się zrelaksować. Tu nie trzeba za dużo myśleć. Tu siedzimy sobie. Znaczy nie, że ja nie lubię myśleć, żeście nie pomyśleli, że przyszedł tuk. Myśleć mu się nie chce i... Nie, o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że siadam sobie za kółkiem kierownicy ciężarówki i ja sobie po prostu jadę na chilloucie. Niczym się tu nie przejmuję. No teraz tam może nie, że się zestresowałem, tylko zaskoczyło mnie to, zdziwiłem się trochę, tym bardziej, że mi takiego figla wywinęło na nagraniu i to jeszcze na pierwszym odcinku z Eurotracka dla was, także no kurde, no. Złośliwość rzeczy martwych, nie? Jak ma się coś przydarzyć, to się przydarzy zawsze wtedy, kiedy tego się najmniej spodziewasz i najbardziej to będzie najmniej odpowiednia pora do tego, żeby się to przydarzyło. No i się właśnie przydarzyło, także. Jak ktoś z was coś takiego kiedyś też doświadczył w tej grze, to możecie się pochwalić. Czy to tylko ja doznałem tego zaszczytu i coś takiego się przydarzyło. Może kierowca nie chciał za mnie zapłacić. Może nie opłacił tej winietki, czy co to tam oni płacą. Kto to wie? Słuchajcie, zbliżamy się do celu już, tutaj do tej... O, jesteśmy w Poznaniu. Zaraz będziemy zajeżdżać na tą firmę. Będziemy oddawać to mleczko. Ciekawe, czy to jest jakieś gospodarstwo, czy to jest jakieś przetwórstwo już. Zaraz zobaczymy mniej więcej po wyglądzie. Postaramy się ocenić. Zaparkujemy, oddamy ładuneczek. Jedziemy. Dawaj, dawaj, ciągnij go, ciągnij. Dobra. Tu się wbijemy na lewy, żeby mu tam nie zajechać. Ole szedł, kurde, z tym helikopterem. Jak dzikus jakiś poszedł. Warto byłoby zrobić, słuchajcie, jakąś sobie fotkę na miniaturkę. Tryb fotografii. By się tak udało tą tablicę Poznań uchwycić i ciężarówkę. To by fajnie było. Tylko, kurczę, zlogował. Żeby to właśnie jakoś tak fajnie wyszło. Krawka, ciężarówka. O nie, tego chwasta stąd zabierzemy. I teraz tak, pole widzenia. Nie, to zostawiamy sobie. Tak, skupienie położenia płaszczyzny, głębokość przejścia rozmycia. Siłę rozmycia też ściągamy. Nasycamy na maksa. Tu już nic nie zmieniamy. Tu ewentualnie możemy sobie tak troszkę to przekręcić. Nie za bardzo. Tak o. Ok. Mamy miniaturkę ZTS-a. Jedziemy dalej odstawić to do celu. Nam właśnie minęła premiumka. I tak się zastanawiam, czy ja sobie nie kupię premiumki na start. O. Mało tymi ciężarówkami jeździłem, bo właśnie z tych renóweczek, to tymi nowszymi tylko. Znaczy zdarzało się tam pojechać i kupić do firmy te starsze renóweczki, ale to ja się przejechałem trasę dwie i wystarczyło mi. I wystarczyło i więcej nie jeździłem. One miały takie fajne, pamiętam, lustra. O, patrzcie, on właśnie, teraz dopiero zauważyłem, że to Renault nie ma zamontowanego lustra najazdowego. Szef pożałował. Pożałował. Jakiś dziad trans. Chociaż ja wiem, czy w dziad transie taką renóweczkę byśmy spotkali. Zdążyłem na żółt? Nie zdążyłem, słuchajcie, jeszcze mandat zarobiłem. Aj. Panie kochany. Panie kochany, który stałeś gdzieś tam w krzakach, to zauważyłeś, ten mandat mi wsadziłeś. Proszę, nie rób tego więcej. Nie kitraj się tak. Tu bym właśnie chciał, żeby w ETS-ie i ATS-ie zrobili taki manewr, taki motyw, że jak jedzie gdzieś za nami policja i popełniamy wykroczenie,
czy doprowadzamy do wypadku, aczkolwiek no, nie będziemy tu robić nikomu krzywdy, więc załóżmy, że popełniamy wykroczenie, przekraczamy prędkość, nie wiem, wyprzedzamy na podwójnej ciągłej. To, że to nie jest tylko tak, że ta policja za nami jedzie i z automatu jest tylko syrena i wiu, zabiera nam od razu z konta pieniążki na mandat, tylko żeby faktycznie trzeba było zjechać gdzieś na pobocze, na bok, czy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, chwilę odczekać, bo wtedy czas by nam się na dostawę skracał, no bo musimy swój czas odstać, zaczekać, aż wypiszą nam mandat, wszystko posprawdzają i tak dalej. To byłoby, miałoby takie fajne przełożenie na realizm. No ja wiem, że tu wielu rzeczy, powiedzmy, brakuje, które oddawałyby taki realizm, no ale to już to taki dodatkowy, fajny smaczek by był, a wydaje mi się, że jest to do ogarnięcia przez SCS. Nie wydaje mi się, że to było dla nich jakoś mocno skomplikowane do zrobienia, no ale mi się może tak wydawać, a faktycznie może się okazać, że to jest kupę roboty. Czekajcie, bo ja się... Właśnie, ja się zgubiłem z tym, jak ja jadę. Czemu ja tak dziwnie jakoś ustawiony jestem? Wtedy widzieliście, tak ładnie z kabinki sobie pojechałem. To tym razem musiałem troszkę popsuć. No w ogóle, kurczę, wziąłem za 90 expa, a mam takie miejsce do zaparkowania, jakie mam, że nie muszę się gdzieś tam w te rajki wciskać czy podjeżdżać tu pod rampę. Dziwne, dziwne. I jeszcze raz spróbujemy sobie stąd. Nie widzę w ogóle tego miejsca. O, jest, dobra, coś się pojawiło. Nie, nie, nie podoba mi się. Poprawiamy się, ma być ładnie. Nieważne, że będzie dłużej trwał odcinek i będziecie patrzeć na to, jak kaleczę parkowanie. Ale on ma się uczyć, ma parkować pięknie. I znowu będzie dupa. Za dużo kręcę chyba, za mocno się spinam, żeby to ładnie wyszło. Za dużo nakręcę. Później właśnie wychodzi taki farfocel, jaki wychodzi. Szybko się prostuj. Do przodu to jeszcze podciągnij. Dobra, mamy to, słuchajcie. Mamy to, ręczny. Światełka. Silniczek. Rozprzęgamy. Jesteśmy u celu. Doskonale. Mleko dostarczono ze Szczecin do Poznań. Przejechany dystans 228 km. Czas 4 godziny 3 minuty. Zużyte paliwo 112,9 litra. Wynagrodzenie podstawowe za 228 km 4036 euro. Doświadczenie 228. Premia za wyprawę poziom pierwszy plus 55 euro. Bonus za manewrowanie przyczepą 90 doświadczenia. Kontynuuj. O, sprawdzimy sobie jeszcze pocztę. Potrzebujesz gotówki, możemy ci pomóc. Bank. Szanowni Państwo, uznaliśmy, że mogą być Państwo zainteresowani naszymi korzystnymi ofertami pożyczek udzielanych nowym firmom. Potrzebują Państwo funduszy na rozpoczęcie działalności i my możemy pomóc. Prosimy o wizytę w lokalnym banku celem uzyskania dalszej informacji. Z wyrazami szacunku, dyrektor sprzedaży Bank. W ATS-ie też dyrektorem sprzedaży w banku był Bank. Że musi to być bardzo wpływowy człowiek o tym nazwisku Bank, bo podpisuje korespondencję Bank. Ja się zbijam oczywiście. Ale ma banki i w Stanach, i w Europie, słuchajcie. No to musi być szycha. Okej. Dobra, ja Wam dziękuję serdecznie za zajrzenie na ten kanał. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia i wytrwałości. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.